Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixa, tu jest Let's Play Ratchet & Clank 3 na Pure Arsenal. Więc tak, dzisiaj będziemy przechodzić, z tego co pamiętam, komiks Quarka, chyba tak, Witcomic. Ale pierw zobaczymy, czy coś mamy do kupienia fajnego. Ogólnie przepraszam, że ten odcinek tak późno się wstawia. Niestety internet ma ostatnio coś większe problemy. Z ogarnięciem się i ogólnie chciałbym was tak zakomunikować, że dzisiaj mam maraton nagrywania, dzisiaj czyli poniedziałek, mój taki mały maraton nagrywania, by takich problemów już źle to nazwałem, by takich opóźnień już nie było. O, ale na początek mała synchronizacja. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. I lecimy dalej. Dobra. Co tu się ciekawego dzieje? Tak, nie zwracam uwagę na Feniksa. Zobaczmy, co tu się w ogóle ciekawego dzieje, bo tutaj mamy Skida, który został przemieniony na robota. Co? Aha, już stąd mogę. Dobra, świetnie. Coś powiesz do mnie? Po prostu będziesz się tak na mnie gapił. Hey dude, do you wanna play? Nope, okej. Okay. Dobra, czyli piąty niewydany nigdy Witcomic. Zaczynamy. W ogóle pozdrawiam wszystkich, co mają teraz herbatę, bo właśnie sobie piję. True story that Captain Quark hoped you would never see. The unauthorized, uncensored, and utterly unbelievable missing chapter of the Quark comic series. Viewer discretion is advised. Just a word of advice, Nefarious. Quit while you're ahead. And so, Quark believed that the threat posed to the galaxy had been ended forever, but he was dead wrong. Bottoms up. Somebody say something. What took you so long? I was picking out some new curtains for the torture chamber. They're crushed velvet with a gold lamé trim. Oh, I think they really add life to the space. Never mind them now. Grab Quark and let's get out of here. Of course, sir. Oh, Quark. I've never met a man like you. After you, I'll be ruined for other men. That's what they all say. Where am I? You're in my secret prison, awaiting the most ingenious and depraved punishment I can possibly imagine. Come, Lawrence. It's time for my massage. Oh, goody. Using his antenna as a lockpick, Quark eventually managed to open the door to his cell. Almost got it. But his escape did not go unnoticed. Uh-oh. Więc musimy uciekać, bo mamy... Bo inaczej będziemy mieli mały wpierdziel. Więc jak najszybciej musimy, bo jak widzieliście, Nefarious nas zamknął, a teraz jesteśmy w jego bazie, więc i musimy z niej uciec. Można się domyśleć. Tak, wiem, że lamię, ale no cóż, dla mnie to jest mój chleb powszedni. W końcu, chyba gdyby nie lamienie, to byście mnie nie oglądali w sumie. Śmieszne. Może nie dla mnie, bo jestem wielka lama, ale... Cóż. Dobra, oczywiście. Tu będzie dużo umierania. I tu chyba powinniśmy dostać ostatni upgrade życia i będzie fajnie. No i mamy checkpoint. Ała. God.
No nie. Okej, ale lecimy dalej. Swoją drogą pozdrawiam wszystkich, którzy zostali dzisiaj oblani, bo ja... Mnie właśnie zaatakowano. Dobra, słuchawki są całe. Świetnie, perfumy. Już bym wolał zostać oblany wodą niż perfumami. Boże, to jest okropne. Nie, że później to śmierdzi, jak nie wiadomo co to... A, zresztą. Nie będę się wypowiadał. Dobra. Myk! Ha! What's up? Tak, swoją drogą, to jest chyba tylko jeden możliwy sposób na rozwalanie tego lodu. Czyli po prostu... ała. Walnięcie w niego... Świetnie. Uderzenie w niego z naszej rakiety. Jaki haj? Kurde. Nie cierpię kichać, to jest takie okropne uczucie. Tak swoją drogą. Taka mała ciekawostka na temat kichania, skoro jesteśmy w temacie, to powiem wam, że serce człowieka, kiedy kichamy, to na ułamek sekundy zatrzymuje się. Nie jest to w żaden sposób groźne, ale jest. It's a thing. W każdym razie. Pójdę sobie tutaj, bo się boję trochę. Skacz trochę jak taka mała gazela. Mam dziwne wrażenie, że znowu mu się podobały słuchawki. Dobra. Kończyliśmy już ostatni bitkomik Quarka, już nie będzie ich więcej. Bogu dzięki. Znaczy, no nieważne. His narrow escape from the clutches of Dr. Nefarious, Quark dropped out of the public eye. Truth is, Quark was holed up in his secret hideout on the Thran asteroid, terrified that Dr. Nefarious would make good on his promise of revenge. When Nefarious didn't resurface, Quark assumed he was gone forever and returned to his career as a high-profile celebrity superhero. But the galaxy had not seen the last of Dr. Nefarious. Ouch! What do you think you're doing, you oaf? Do hold still, sir. This is a very delicate procedure. There, that should do the trick. Go ahead, take her for a spin. What's going on? Where are my arms? Whose butt is this? Oh, my mistake, sir. Dreadfully sorry. Lawrence! Oh, Lance. Oh, my. We will have to get that fixed. One of these days. I should have known Quark was full of it. But why would Quark lie to us? Dude, Quark is bogus, bogus, bogus. You can ask him yourself when we see him. According to this vid comic, Quark has a secret hideout in the Thran asteroid belt. I've got a hunch he's there right now. He says he wants to come with us. I don't think that... Oh, wait a minute. You speak monkey? Oh, just enough to get by. Now what? He says you have ears like a Florana dung beaver. Yeah, hilarious. Let's see if he's still laughing when he finds out his pal Quark is working with Nefarious. Major bogus. Surely Quark would never... He teamed up with Drek, didn't he? And I know I don't have to remind you about that protopet business. Who knows what he's capable of? No w sumie to prawda. Szczerze, gdybym po raz pierwszy grał w tą grę... oczywiście najpierw... przechodząc raczej klankę 1 i 2, żeby, wiecie, znać fabułę i tak dalej. To szczerze nie zdziwiłbym się, gdyby tak naprawdę Quark pracował z Nefariusem. Bo
Któraz tutaj Ratchet wspomniał. Steamował się. Stworzył drużynę z Drake'iem i chciał opanować praktycznie cały układ tylko tym oszustwem z protopetami. No to by było. To by było bardzo prawdopodobne, gdyby się też stworzył drużynę z Nefariusem. Bo jakoś nie wiem, no Quark to jest taki typ trochę, który idzie na łatwiznę, tudzież chciałby mieć cały czas sławę, więc nie wiem, to jest taka sława połączona z władzą, tak mi się trochę wydaje. Ale tak, jedziemy tutaj, czyli główną trasą, najpierw jedziemy... Aj. Świetnie. Najpierw jedziemy tutaj. Gdyż to jest item, który bądź nam się przyda. Ale wpierw ja tu potrzebuję moją broń ostatecznej zagłady. Żeby wszystkich... Nie, czekajcie. Ja to... To trzeba zrobić porządnie. No. No i to rozumiem. No i dobra, to jest droga, która mi zajęła kiedyś niewyobrażalną liczbę godzin. Na serio, ja to parę godzin przechodziłem. Na wicie w każdym razie. Na PS3 jakoś mi to szybko poszło. Ale na serio, mniej więcej 2 godziny jakieś na wicie. Bo... Nie żadnych glitchy czy coś, tylko po prostu no... Taka trudność tego i moje, no... No co najmniej złe nieprzygotowanie. Ała. Może nie, co najmniej złe przygotowanie. O, to jest lepsze. I teraz to, co ze sobą wziąłem, to jest... To mój poprzedni ekwipunek, to jest w porównaniu do tego nic. I tak dalej. Ale i tak, tak czy siak, jestem lama i daje się głupio wrąbać w strzały. Prawie jak w Isaacu. O, na szczęście jedna bomba trafiła, co? Szkoda, że już praktycznie po fakcie. Ło! Muszę uderzać w ten laser, żeby on przestał. Nie wiem, strzelać. No powiedzmy, że strzelać. Bo inaczej bym, no praktycznie... No, przeszedłbym po wielu staraniach, ale... Bo co to przedłużać? Patrzcie, tam jest ten... czyściciel, jakoś tak? Nie wiem. No, nie możemy kupić sobie PDA za 250 tysięcy. Jak możecie pamiętać, PDA w Ratchet & Clank'u... jedynce chyba za 1000 dostawaliśmy chyba? Coś w tym stylu? Ale kupujemy, bo to będzie nam niezwykle potrzebne. Gadżet nad gadżetami. Głównie w walkach z bossami, ale bądź co bądź jest przydatne. Z bossami. Ostatni boss tylko. Dobra, oczywiście kupiłem sobie ammo, ale mam mało kasy. Na szczęście zaraz to się zmieni. A więc tak, teraz będziemy używali naszego teleportera na tej planecie. Właściwie to jest jedyna planeta, na której będziemy go używać. Co robimy? Musimy tutaj postawić, gdzie się mamy teleportować. Musimy teraz tutaj stanąć. Poczekamy, aż to się zrobi. I teleportujemy się. Proste, proste. Można, można. Żeby nie było. No i jak mówiłem, ta planeta to jest... Wydaje mi się, że jedyna, na której można używać warp pada. Chyba, że ja czymś nie wiem. Więc to jest gadżet, to jest jeden z tych gadżetów, który... No tam, żeby mnie zdobyć, musisz tam parę fajnych, trudnych zadań nawet wykonać. Ale i tak do wykorzystania jestem tylko na jednej planecie. I ogólnie w PDA, jak może mogliście zauważyć, są znacznie droższe przedmioty. Znaczy przedmioty, tylko amunicję możemy tutaj kupić. Żadnych upgrade'ów, ani nic w tym stylu. Zwykła
amunicję. Dobra. Teraz. Pyk. Pyk. Aha. Jak ja lubię te gnomy tak... Może to jest troszkę niepokojące, ale lubię te gnomy nawalać. Ogólnie na tej planecie, jak możecie się też domyślać, jest jedno trofeum. Znaczy jedno trofeum, właściwie to dwa. Może i tak. Trofeum z PS Store'a, już z PlayStation Network. I trofeum z... po prostu z gry, jako, nie wiem, skillpoint czy coś w tym stylu. Jako przedmiot w grze, o! Może tak. Czy to tutaj jest? Chyba nie. Co ty, Quark, robisz w robocie Quarka? Dobra. No, spróbuj. Przeładuj. I myk! Kurde, gdzieś to było. Nie pamiętam gdzie zbytnio. Może tu? Nope. W której z tych kabin? To na pewno po tej... Nie, to troszeczkę było dalej chyba. To statuetka. Chyba tam. No cóż. YOLO! Tak, chyba ją widziałem nawet. Nie, to nie tu. Albo już ją kompletnie ominąłem i teraz zrobię z siebie idiotę. Coś z tego na pewno. No dobra, szanie wszystko tutaj. Myk! Myk! Gincie. Myk! I myk! Tak szczerze, to teraz stwierdzam, że chyba Nitro Launcher nie jest aż taki epicki, jak sądziłem. Chyba wszystko? Chyba wszystko. Poza tobą. Gin. Tu nic nie ma. Nienawidzę święta zatytułowanego... Ja pierdzielę. Śmigus dyngus. Wszyscy mi przeszkadzają. Jak mówię, żeby wyszli, to nie. Dobra, speedrun! Ała. Ha! Ja nie dam rady! Dobra, YOLO, YOLO! YOLO! O mój Boże. Nie, to chyba jednak nie jest tutaj. Co mi się pomrdało chyba. Nie. O, dzięki, Quark. Ale zaraz zginę i tak. Nawet nie czuję, kiedy rymuję. God damn it. Spokojnie. Spokojnie, to nie jest Rayman 3. Ani żadne takie duperele. Tutaj mogę jeszcze spokojnie. Dobra, zaraz znowu zginę pewnie. Ej, taki mały exploit chciałem tutaj wymyślić. Nie, nie da się. Ups. Dobra, przejdziemy to normalnie. Jaki w ogóle speed dostajemy na tych. Wii, ale jestem lama. Wii. Pomocy. Oh shit. Jak to jest, że jak ja się staram, to nic mi nie wychodzi. Ale jak mam na to wywalone wszystko, to wszystko mi wychodzi nagle. Nawet mogę planetę przejść bez damage'a. Bez dostawania damage'a. O co w tym chodzi? Chodzi tak, podziwiam gościa, który przeszedł całego Rzeczajkanka 3 tylko i wyłącznie używając klucza. Znaczy, tylko i wyłącznie, no...
do walki tylko i wyłącznie używał klucza. Gościu po prostu... Nie wiem, no według mnie... To on powinien na jakąś nagrodę zasłużyć. Na jakieś... gościu o największym skillu. Coś w tym stylu. Bo to po prostu nikt mu nie dorówna w tym. Jak dla mnie, jak na moje. Tacy ludzie to po prostu mają skilla i tyle. Tak samo jak speedrunnerzy. To jest, może tak, speedrunner to akurat jest tu inna rzecz, bo speedrunner musi się nauczyć wszystkiego i wtedy... I wtedy jest po prostu OP, a... Tacy ludzie, no, którzy wychodzą raczej tak jak 3 tylko i wyłącznie używając klucza, to już jest po prostu skill. Dobra. My, kto to przesrano, bo zaraz wyjdzie 50, no właśnie. Oczywiście nie mam znowu nic. No to mini tureta daje, kurde, co ja się będę pierdzielił. Chyba coś ominąłem. Bo już tu gdzieś powinno to być, a... Wydawało mi się, że pamiętam, gdzie to jest. No czasami człowiek oszukuje sam siebie nawet. Daj! Daj! Czy oni tak będą się w nieskończoność respawnować? Taka teraz mnie myśl naszła. Chociaż może to... To tutaj jest ta statuetka, ale... Ta... o, Quarka. Myślę, że koło innego, ale dobra. Dobra. Easy, panowie. Panowie, po co ten R? No jak to, że jest? W sumie nie mam nic takiego zarąbiście mocnego. Mam plazmę. Dobra. O! Quark. No i teraz będziemy sterować klankiem. Żeby nam otworzył przejście. No i my, klank. Jest tu glitch! Ale nie wiem, czy to też w wersji HD. Chyba właśnie tylko w wersji HD nawet. Że... Wait, what, co to jest? Jakiś kryształ. Jest glitch, w którym... Ratchet spawnuje się tutaj. Jego model tylko. I z animacjami, że jak my skaczemy, to on odtwarza animację skakania. I tak dalej. To jest swoją drogą ciekawe bardzo. Niestety nie pamiętam, jak ten glitch można zrobić, ale na YouTubie na pewno sobie znajdziecie to. Nie jest to trudne do wyszukania. Ja przez przypadek na przykład to znalazłem. Ale no, przyznam, że nawet ciekawie to wygląda. Może wiecie, ten model to jest jakiś, nie wiem, leftover od testowania, jak gra działa na silniku PS3. Coś w tym stylu, nie wiem. Myk. Misja samobójcza. Ale dobra, trząstą załapie. Załapie. To jest bądź co bądź mądry chłopak, to on załapał. No. Entry. No. Udało się. Na tym lodzie się ślizgam? Nie. No. Chyba gdzieś tutaj trzeba było zginąć, żeby ten ratchet się zespawnował. Tylko jeszcze trzeba było jakiś warunek spełnić, będąc ratchetem. I nie pamiętam właśnie tego warunku, czegoś nie schrzaniłem kompletnie. Dobra. Ale idziemy tutaj dalej, spokojnie, my się nie damy. A tutaj kolejny gadżetbot? A nie. To nie gadżetbot. Świetnie, już całe picie wypiłem w sobie. I tak, zgadliście dobrze. To po prostu gra chciała otworzyć znowu cutscenkę. Co się stało?
cutscenkę z tą pierwszą, tylko gra po prostu to przerywa. Mówię oczywiście o cutscence z wtedy, kiedy byliśmy jeszcze tajnym agentem Clankiem, a nie Clankiem. Swoją drogą jest chyba cheat, który nam umożliwia stanie się Clankiem, z tajnym agentem Clankiem. Ale nie wiem, czy on jest tutaj. Big Head Heroes, aha. Włączmy to sobie na chwilę. No tak to wygląda, jakby się ktoś interesował. Komicznie, nie wiem w ogóle kto by coś takiego włączał, ale... Taka ciekawostka, że to też było chyba w Spyro 1. Nie, nie 1, 2. Dobra, że rzucimy tutaj banana Scrunchowi. A właściwie tutaj rzucimy Lion. Ten ma powinien zniknąć, dokładnie. Ono tu. Jestem w ogóle zainteresowany, dlaczego to nie reaguje, kiedy banan tutaj właściwie jest rzucony. To jest ciekawe. No i po bananku. Pyk. Chodź tu, Scrunch. Stop Monkey Incarnate. Czy on już nie wykrywa? Coś sądzę, że wykrywa. Więc nie będę sprawdzał. Pozwólcie, że nie będę sprawdzał. Dobra, chodź, Scrunch. Więc to już mi nie będziesz potrzebny, ale chodź. Będziesz mógł robić jako wabik. Tak, wszyscy go będą gonić, a ja będę nawalał w to coś. Tą wyrzutnię tych gremlinów. Czy tam Bóg wie, co to jest. Myk i myk. Dziękuję bardzo. Troszkę dużo dostajemy tych śrubek. Lolo. No, na serio, że dostanie tutaj najlepszej zbroi, to nawet na normalnym trybie nie jest aż takie trudne, a już na challenge mod to już zupełnie. Chyba jest bodajże jedna planeta, na której zdobyłem wszystko z Titanka trójki, tylko cały czas ją przechodząc w kółko. Wszystkie bronie na niej wyekspiłem na 100%. Wszystko... zarobiłem wszystko na niej. Na tej broni i no, po prostu no... nie wiem. Więc ta gra nie jest aż taka trudna. Jak kiedyś mi się wydawało. Za moich czasów to gry były trudniejsze. Ej. Za moich czasów to gry były trudniejsze. Kiedyś to musieliśmy się męczyć. Nie. Coś tam pamiętam, że... to jest nawiązanie do Sonic Generations, więc nie mogę tego powiedzieć. Ała. Ha, to... Spoko, bo ja myślałem, że ja tamtych muszę też ze sobą wziąć. Spoko. Dobra, chodźcie. I tutaj. Ja serio musiałem. No. No zaraz w ogóle koniec odcinka i zaraz będę musiał nagrywać kolejny. Nie żeby to był jakiś dla mnie ból czy coś, ale... Po prostu... Ja nie mogę. Jaka hamuwa. Jak będę musiał znowu po te gadżetboty latać, to będę bardzo zdenerwowany. Ale założę się, że będę. Więc po prostu już to na szybko przejdziemy, bo już wiemy jak. Co i jak i w ogóle. Chodźcie tu. Ono to, Boże. Chodźcie tu. Taki fail. Praktycznie na końcu, bo już byliśmy na końcu tego poziomu. I pyk. Ten perfekcyjny strzał. Dobra, chodź, Scrunch. Stop Monkey Incarnate. Ui. Muszę, nie muszę, muszę, muszę. Ja nie mogę. Mnie gonisz? Mnie gonisz? O, ty. Co, spacanowa się urwałeś? W ogóle, jaki pocisk. Spacanowa, żeś się urwał?
Swoją drogą, ja do dzisiaj nie wiem dlaczego... nie wiem, to może jest jakiś... może autor Kojuka Matołka jakoś miał powód, dlaczego Pacanów to był Pacanów, ale... No serio, ja zawsze się zastanawiam, dlaczego to jest Pacanów, a nie jakieś... A nie, nazwałem to jak, jakoś inaczej. Jakoś ładniej może. Nie wiem, no dla mnie Pacanów to Pacanów. Koniec, nie ma tutaj żadnej głębokiej sprawy. W ogóle nie wiem, dlaczego akurat zacząłem gadać o Koziołku Matołku, ale dobra. Tak widocznie musi być. Ktoś musi. Najwidoczniej ktoś od Koziołku Matołku musi zacząć gadać. No jemy. Tu też powinni dać według mnie checkpoint. Jak już zgromadziliśmy te wszystkie gadżet bot, to powinien być checkpoint. Ale oczywiście gra by była za łatwa. Nie, no po co? Po co tyle checkpointów? No nie! God damn it. Ostatni raz, jeżeli następnym razem znowu zginę na tym samym, to robię cięcie. Lol. Nie no, spoko, otrzymałem się nicości. The cake is a lie. This block is a lie. Pozdrawiam dla tych, co oglądali moje Let's Play z portala. I myk! Dobra, teraz na szybciora. Kurde bele. Olewam kompletnie te gremliny. Tylko od razu lecę pogarzać boty. Dobra, Hono tu. Bo one jak je zabiją, znaczy zniszczą, to już kij z tym, to one się tutaj odradzają. Zawsze, a nie mam po prostu... Nie chcę po prostu... Nie chcę na nich czasu tracić. Myk. Pyk, pyk. O, chyba zginął nawet, bo tak mi się wydaje. Bo tak mi się wydaje. Powód wielki! Zginął, bo tak mi się wydaje. Pan jest tu? Nope. Chodź. No, idziecie? Dobra. Tam ci się zajęli z crunchem w ogóle. Dobra. Crunch to jest moja dywersja. Dobra. Teraz muszę jakoś przemyśleć. No nareszcie, finally. No i dziękuję bardzo, pyk. Tak, i Clank do wyjścia szedł, tak by the way. No i tam jest Quark bez swojego kostiumu. Tak właśnie wygląda jego podkostium, że tak to nazwę. No i jedziemy. Lol. Hey little buddy, how'd you find me here? We found your secret vid comic, Quark. Oh, that. Well, I don't expect you to understand. You'll probably look at me and think, I'd give anything for a body like that. For just one drop of his raw animal magnetism. One iota of his impeccable... Can we just skip to the end, please? Let's see, where was I? Sexy, charming, brilliant, iron, hard abs. Ah, yes, but despite my outward appearance of utter perfection... Well, deep inside, you're a cowardly wuss? No, not exactly. When I escaped from that star cruiser, cheating death by mere nanoseconds, I suddenly realized something very important. I could have died! Me, Captain Quark! Imagine an entire galaxy with no more me! And for what cause? So, a few trillion people get turned into robots. Who am I to say who should or shouldn't be turned into a robot?
You're pathetic, Quark. I can't believe I once looked up to you. Let's go, Clank. The people of this galaxy need you, Quark. They believe in you. You can give them hope. You have a chance to redeem yourself and become the hero you have always wanted to be. You're pathetic. Pozdro. Ale tak, no Quark dostał, no, że tak powiem, prawdą w twarz. No i ta prawda, no, po jego wyrazie twarzy przyznam, że go zabolała. Dobra. Czy gdzieś musimy zaraz znowu lecieć? We were just... Never mind. The Phoenix is under attack. Our shields are... Sasha! ...to 40%. Life support systems are... I think they're getting... ...aboard the ship. Whatever's on that disc has nefarious worry. Do anything to get it back. Hey, Hotshot. If I don't get to see you again, I just wanted to say... The signal... ...is lost. Engage the gravimetric warp drive. Wiesz co, niestety wam muszę powiedzieć, że to będziemy kontynuować w następnym odcinku. Ja przepraszam za to, ale na serio już ten odcinek jest tak przedłużony przez te moje foile, że no, przykro mi, ale no nie zdążymy z tym, no. Więc niestety będziecie musieli zaczekać do następnego tygodnia z atakiem na Phoenix. I co, no? Dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć. Pa, pa. Życzę mi powodzenia z tym następnym nagrywaniem. Cześć!